same rodzynki, proszę Państwa, w naszym radiu Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra są same prawdziwe rodzynki. Widzą Państwo, że u nas nic nie jest tutaj oszukiwane, u nas nic tutaj nie jest grane. Proszę Państwa, nasi bracia Świadkowie Jehowy, tutaj do Żebracznicy, do Warszawy, z Anglo-Ameryki, Białystok, to może by i chcieli przyjechać, ale nie zawsze mogą i nie zawsze jest klimat. Tutaj, jak o tych oczach mówią, proszę Państwa, o tych oczach mówią w radiu od wczoraj, to, że ta aktorka, już podkreśla, nie mogłaby zagrać tej osoby, bo w oczach widać, że ona nie jest jakaś taka stara, czy przesąd jest, że to trzeba być osobą młodą, a i tak 35 lat, 40 się żyje. No tu Janek Witek osiągnął 50 parę lat i zmarł na zawał serca. Czyli, że no, nie ma, proszę Państwa, dobrego wyboru. Ale jeżeli już o tych oczach mówimy, to proszę Państwa, co w oczach? No, takie jakieś takie zainteresowanie się, to co kto, co ma w torbie. Jadę na przykład tak, bo kamera nasza Google dzisiaj wylądowała na Lubelskiej 32, jak zwykle tu na Pradze Południe, gdzie właśnie Hanka Gronkiewicz-Walc mieszała w kotle przy mniejszej części Dworca Wschodniego. I jechała taka baba wstrętna, no naprawdę do diabła podobna, 509. I tak zaglądała mi tutaj do torby, a tam specjalnie był taki baniak, oczywiście pusty w torbie, i ją to bardzo interesowało. Nawet nogą kopnęła, bo to czasem kurcz człowieka łapie i musi nogę wyprostować, a że taką w nogi wkładam czerwoną torbę z baniakiem w środku. Torbę oszą. Proszę Państwa, i ona, ta baba, podobna to diabła, wielokrotnie, kilka razy zaglądała do tej torby. Co tam jest, ale tak wiedziała, że i ja to widzę, i że ktoś inny, że nie wypada. No to więc tak po żydowsku zaglądała, a przecież ci Żydzi, którzy kiedyś wcześniej, w czasie Jezusa, Jezus też był Żydem, to nie robili tak, bo u nich było honorowo, że niech nie wie lewica, co czyni prawica. A tutaj już na Lubelskiej 32 u tych moherów, oni wszyscy w tej Żebracznicy żebrzą. Tutaj przez te stoły tak mówili, coś tam do siebie, coś zagadywali. A tam Marcin mówił, a u tej to w domu Bajzel. A jeden wie, co u drugiej osoby jest w domu, chociaż nawet i nie był, bo to czasem, jak się plotkuje w tym systemie Mohere, gdy na jednym wózku jadą, no, ta linia PO, która przegrała, no i ta linia Mysia, na jednym wózku to wszystko, bo oni tak samo się zachowują, czyli, że nie po chrystusowemu, bo to żydostwo, co było w czasie Chrystusa, chrystianizm wcześniej, to było takie oryginalne, to było takie pierwsze i prawdziwe, a potem to już, no co, zepsułe. Tak, popsute, to wszystko jest popsute. Pięknie tak, żeby to powiedzieć skutecznie, to możemy tylko w tych rodzynkach naszych. Są rodzynki gdzieście. Także proszę Państwa, Świadkowie Jehowy, tutaj do Żebracznicy z Anglo-Ameryki Białystok, jeszcze raz powtarzam, że może by i chcieli przyjechać, ale nie zawsze, jak te święta, te urodziny, imieniny obchodzą mohery, to przecież Świadkowie Jehowy tego nie obchodzą. No i na pewno mają więcej pieniędzy i mogliby i Mercedesy kupować po waszemu, prawda? No niestety, Świadkowie Jehowy nie są głupi. Świadkowie Jehowy są praktyczni i proszę Państwa, ten sposób myślenia po żydowsku, zaglądanie do torebek po żydowsku, taka inwigilacja, bo taka babka, jak na nią spojrzysz, to ona podąsa się, pazurem chwyci się za nos i do tacy, i do kostki. Tak obraca się w drugą stronę, podczas gdyby ona mogła, gdybyś tak nie spojrzała, nie patrzyła, tego nie widziała, to by ci do torby zaglądała inwigilacyjnie i jednostronnie. To czyli, że dlatego może by tutaj ci święci w dniach ostatnich od czasu do czasu chcieliby nie przyjechać, bo tak, o
obok gitary, Złote Tarasy, Pałac Kultury Stalina i Lenina, gdzie jest wszędzie linia ta taka ateistyczna, oszustystyczna, pary moherowe, oszustystyczne. One wcale w Boga nie wierzą. Wy, Świadkowie Jehowy, postali trochę, ale przecież mogą przyjechać w niedzielę. Mogą przyjechać w poniedziałek po grobach. Po grobach nie będą łazić na te święta dziadów mickiewiczowskich, święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Bo i po co mieliby latać Świadkowie Jehowy po grobach, prawda? Także też na zaduszki Dzień Zmarłych to Świadków Jehowy tam nigdy, nigdzie nie spotkasz. Tutaj nawet von Lipski chciała oszukać też jakąś taką jedną ze świętych, że ona nie pojedzie. Ale na drugi dzień, jak deszcz przestał lać, to szybko na grób matki pojechała. Tam też nie była parę dobrych lat. Nie da ci ojciec, nie da ci matka. Taka jest sytuacja w Warszawie. Taka jest sąsiadka. Nie da ci ojciec, nie da ci matka. Co da ci sąsiadka?